Oto piłkarz, który jest w centrum uwagi. Na starcie sezonu strzela kiedy chce. Transmisja już za chwilę. Anfield, stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Za chwilę spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Liverpool zmierzy się z Brentfordem. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alisson Becker między słupkami. Dokończymy później, bo jest groźny. Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. McKennie. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Ale ile można? Obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Thiago. Saliba. Liverpool oddaje piłkę rywalom. Do McAllistera. Alexander Arnold. Virgil van Dijk. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Uwaga! Może strzelać! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. I teraz McAllister. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Teraz wspaniała okazja. Dobrze teraz broni. Brawo. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Pewnie to teraz broni. Thiago. No i teraz strata piłki. Bardzo dobrze teraz to broni. Daleko dogrywa w pole karne. No cóż, z dużej chmury mały deszcz. Co za blok! Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. Nergo. Może coś być z tego podania. Nie ma gola, broni Alisson. Daleka piłka z rogu. Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. I udało się zablokować. Brentford po tym rzucie rożnym może wyrównać. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Nierozważne zagranie, strata.
Gabriel Jesus, czy będzie gol? No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Stoi przed szansą, aby strzelić na 2-0. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Widzimy teraz, jak dobrze zostały odczytane intencje przy tym strzale, ale to i tak nie wystarczyło do skutecznej obrony, a nawet dotknięcia piłki, która przeleciała ponad. Pytanie. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Słyszycie Państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Jak to nie wpadło, bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Przy okazji powiedzmy też kibicom, jakie ciekawe spotkanie czeka nas na szczeblu Premier League. Liverpool zmierzy się z Manchesterem City. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc jak zaczną nimi sypać na lewo... Kylian Mbappé! Proszę Państwa, kolejny gol! A więc teraz prowadzą 3 bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez szans. Zaczynają. Ciężko będzie rywalom wyrządzić dziś jeszcze jakąś krzywdę drużynie Liverpoolu. McKennie. Nergo. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Fantastycznie to zastopował. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Ale może teraz będzie szansa. To jeszcze nie koniec. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Saliba. Alexander Arnold. Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. Robili dziś z rywalami co tylko chcieli, właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. Jest informacja z linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Sędzia sięga po gwizdek po raz ostatni ku radości zwycięskich The Reds. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej.